Cześć, witajcie z tej strony Farmson. Dzisiaj razem ze mną jest Rolnicek. Cześć, cześć, witajcie. I Po takiej dzisiaj trochę przerwie już. tak, dłuższa przerwa, ale dzisiaj stoimy przed takim dziwnym gankiem jakimś niespotykanym. Zrobiliśmy se ganek w środku domu. Tak, ganek w środku domu. Otóż, no, patrzcie, no coś się zmieniło. Zobaczcie, coś jest nie tak, ewidentnie. Coś się zmieniło od poprzedniego odcinka. No, coś innego jest. No, jakby to powiedzieć, no wiecie, no zdecydowaliśmy się na to, że jednak sprzedajemy to gospodarstwo tam. Tak, i uwaga, pierwsza rzecz. Sprzedawać gospodarstwo to są budynki i teren. To nie są maszyny, ludzie, no. Bo od razu Nie chcieliśmy pisaliście, sprzedać gdzie w budynku, życiu. nie chcieliśmy sprzedać maszyn, tylko budynki nam chodziło No, o no, no, no. budynki. Bo ludzie od razu, kupiliście klasa, już go sprzedajecie. No nie bylibyśmy tacy kretyni, żeby wziąć na coś No kredyt właśnie, i to by teraz było chore, sprzedawać no. tego. No, no ludzie. Bo niektórzy tak pisali, że nie sprzedawali klasa, ma ten, a teraz ten, no. Zakupiliśmy, o kurka, sąsiad. O, ktoś tu, sąsiad przyjechał, bo sąsiad też się przeprowadził. Sąsiad już trochę dalszy jest. Dobry, dobry. No, cześć Ali, cześć. Dobry, Cześć, dobry. cześć. O, widzę, że tu się nagrywa. Tak, nagrywamy właśnie Wiewiórka to loto, no. dzisiaj pierwszego vloga, No, bo a to jak pokazujemy. pierwszy vlog, to nowy nabytek sąsiada. Tak, sąsiada. Trochę brudny, bo robi. Sąsiadowi przyszedł, no, ale to jeszcze w tym. Jeszcze jak miałeś stare gospodarstwo, nie? Przyszedł ci. No, na No, starym gospodarstwie. na stare. To było tak. A na drugi dzień przyjechali, że autostradę będą budować. No. No i ludzie. Najczęściej było zabrać stamtąd. Jako podjęli, to tak. Nie, ty, nie, bo nie przemyśleli, to tak całą wioską się zebraliśmy i powiedzieliśmy, że no, no sprzedajemy to i I tam. tak nam mało kto mieszka już. Tak, to No, już była taka wieś. tylko że oni pomyślą, mogłem, żeby sobie kupić ten teren bliżej was, a... Ale ty tam. No tu Ale... jesteśmy w sumie wioskę dalej od tego, co tam mieszkaliśmy, także Tak. wiele nam No. się tutaj gminy, to wszystko to się nam nie zmieniło. Wszystko No, jesteśmy dalej, to z tak jest. tacem. Także. Do mnie z nowego gospodarstwa na stare gospodarstwo mam, jak patrzyłem w GPS-ie, to mam No. 40 kilometrów. A No. wy, panie? Podobnie. Podobnie będziemy To mieć. nie jest znowu taka odległość, że wiecie, drugi koniec Polski, czy gdzieś. Nie, no to tutaj na No. spokojnie sobie ten. No, No i tak w to może sumie to... troszkę oprowadzimy po gospodarstwie, bo Tak. udało nam się. Nie powiemy, mamy ogromne, no szczęście nam dopisało. Szczęście, no to szczęście, no inaczej tego nie Bo tamte nazywam. budynki, no porównajcie sobie do tych. Dlaczego? O, no i też No tu pytanie. może Eterni Diez jeszcze na dachu, no Tak, ale... ale co to za problem? Jak ten. Ale dlaczego ktoś to sprzedawał? No, są takie młode osoby, które no nie widzi im się praca na Tak, na roli. gospodarstwie, no i a I rodzice już pomierali, no to woleli tak. sprzedać, oni sobie do Młody miasta, no oni za te... gówniarz Tak. pojechał sobie za granicę, sprzedał tutaj troszkę po pieniądzach mniejszych niż po ten. No, ojciec jego tutaj inwestował, a on to wszystko posprzedawał. No, trudno, no, było przygotowane pod kostkę, miało być robione, ale Może kiedyś my to zrobimy tak, pod my kostkę. może dorobimy tutaj. No, ale aktualnie shooter. Shooter, no to Shooter, ten tak. shooter fajny, fajnie, bo to na starym gospodarstwie to było i no. Może Bo troszkę to... oprowadzimy po naszym tym. Tak. A ty sąsiad, gdzie jedziesz? A tam na pole koło was, tam za gospodarstwem. A No i przyszły jeszcze uprawa. dwa nowe nabytki. To już kupione Tak. za gotówkę. Oba są Tak, akurat jeszcze zostało, no, z oba tego co są tam. używane, żeby nie było. Tylko no w stanie bardzo ładnym, widzicie. No odnowionym. to ten Pottinger tu jest synchro, czy 300, no to jest, czy 30, to jest, no był chyba używany parę razy jako Tak. na pokazach, a ten już był kupiony od Tak, od gospodarza. gospodarza. No chyba przemalowany był, nie wiem czy. No Tak. pewnie tak, znałem życie tam. On nam mówił, że nie, ale. Niestety siewnika nie udało nam się kupić do niego. No taki, tak biednie na razie, no ale trudno. Ale może, ja szukam i tak do niego siewnika oryginalnego, więc może się. No. No klas tutaj widzicie stoi z pugiem, no bo orki Tak. teraz cały czas na Orki, okrągło. orki z Majorki, nie ma to tamto. Tu mamy dalej naszą przyczepkę. Tak, no i zielonkarskie. Tak. I jeszcze tutaj. No dwa garaże tylko.
Tak, no i z tyłu wiatka taka. Tak, no ta wiatka co mieliśmy, bo sobie rozebraliśmy. No, i... Rozebraliśmy ją i przenieśliśmy tak, tu. Tak, no to tutaj po staremu. Tak, stary bidon. Czyli żadna nowość. Tak, po staremu, no i może pokażemy z tyłu gospodarstwa. No i New Holland oczywiście tam tak. Zatorek stoi z paszowozem, bo oczywiście krówki są. Tak, daje radę tam. Tak. No tutaj przywoziliśmy jeszcze ostatnie resztki balotów. Tak, musimy też ładnie poukładać. Z no. Gospodarstwa. No, tak. Ale taki halny wiąże im po przewrot. No, dokładnie. No, bo to na szybko wszystko, bo oj, to wiecie, co nas tutaj po prostu dużo. Zauroczyło, to, że jest, no, silos betonowany. Tak. Tutaj, no to nas po prostu... No mówimy, że świetnie, no takich po prostu. No i no bo wiecie, tutaj sobie deptacie do samego końca ładnie, równo i, no, i do to góry i... wam nie rozsypuje się wam, no elegancko. To perfekcja jest. Sąsiody, no. Patrz ta. Tam jakiś sąsiod złodziej fyndem jeździ. O kurde. Bogaci ludzie fyndami nie jeżdżą. Jakieś i bogote to tu mieszkają ludzie. Dobra, patrz. Dawaj Łukasz, jedziemy, co? No to można jechać, jedziemy, bo my też robimy jeszcze worki ostatnie. Jo, sąsiody, żem worki skończył, teraz trzeba... My musimy poczekać, bo Bartek ma nam przywieźć nawozy. Tak. Ale roboty mają w cholerę i no ciężko to zrobić. To też będę musiał się do niego zgłosić, to wszystko. No. Dobra, to ja uciekam. Dobra, trzymaj się. No, wy też. No, może to w sumie pierwsza polowa klasa. No gdzie w sumie tak. To... No, gdzie widzicie wy. No w sumie jedynie co, no to były testy, no ale nie, testy był klas z pługiem był. Z pługiem był, tak. Ale to wtedy... To nie był nasz wtedy. Tak, ale też no, trzeba zaznaczyć to, że teraz jesteśmy w miejscowości, gdzie pola są takie dosyć górzyste, bo no są pagórki i tu nie będzie miał łatwo. No, znaczy się, są pola, gdzie ma łatwo na naszym, ale są pola, gdzie naprawdę będzie miał ciężko, nie no on, bo każdy nasz ciągnik i tak samo akcje różne, takie jak większe, powiedzmy, tam jakieś akcje siano-kiszonka, kukurydza, no będziemy... Nie będzie łatwo, Klasik będzie miał robotę, także dlatego mówiliśmy wam, że chcemy kupić większy ciągnik, mocniejszy ciągnik, bo naprawdę ta moc się nam kiedyś przyda. Tak, bo tutaj kiedyś już... nam ta moc się tak przyda. No kurka, ty popatrz, on dzierżawi, no dzierżawi, jako... Obok nas. Sąsiaduje polec, to wychodzimy do niego? Można wyjść, no. Kurde, ale maszyna. Dawaj, idziemy. Kurka wodna, te no to takie, nie takie duże, takie równe z naszym w sumie ciągnik. No. Wbrew pozorom. Kiedy? No. Ale... Ten może wyjdzie, nie wiem, no. Nie wiem co za człowiek. Halo? No, dobry. Dobry. Artur. Nowi sąsiedzi, tak? Znaczy się, no, ja jestem Łukasz, witam, no my tutaj tak polem widzimy, że sąsiedzi, ale panu chyba nie przeszkadza, że tu brat nagrywa, nie? Tak, właśnie. A nie, ja was tam kojarzę z YouTube. O kurka. Mają robić. No, właśnie tak. Asfalty laś tam pół wiochy po wykupu. No. O kurde, miłe zaskoczenie. Właśnie, no bo tak widzę, pan do nas od razu otwarcie nas. No ja tam szok. Trochę starsze, ale wiecie, jak się człowiek nudzi, to na tych... No. Na YouTubie to tam zawsze. Kurde. Duży ten klas wasz jest. No, spory. No, tak, sporawy, tylko no, my mamy trochę mały pół, pana pół jest taki większy, no. Znaczy wiecie, no... tam u was na terenach też miałem pola, ale... Ale co? Tam u was na tych polach waszych, na tych płaskich, no. To tam dało radę tym orać, ale tutaj na tych górkach to strasznie się męczy ten traktor. Trzeba odjąć skibę, nie? A ile to ma kucy w ogóle? Taki ten? Bo to potężny ten, nie? Czy on jest na pompie wzmacniany, ma to... Ile? 180 ma. 180, no to ładnie. Już byczek. No, nasz ma mniej, no ale... 145. Ale pewnie... Ale czekajcie, to jest czwórka czy szóstka? To jest szóstka, sześciocylindrówka. Tak. To go tam może na 180 wykręcić jeszcze. No, na razie nie myślimy kręcić, ale jak kiedy będzie brakować mu mocy, to... To czemu nie, dodamy skibę, no i będzie 5 z piątką latał i fajnie będzie. Dobra, to nic, my panu tu nie przeszkadzamy. Bierzemy się za robotę, bo my tak z każdym gadamy, a tu... No wiadomo, żeby dobrze z sąsiadami...
Tak. No wiadomo. No a to ogólnie pozdrawiam waszych widzów. O, oni na pewno pozdrawiają też. Tak, też na pewno. Do miłej pracy. Lecimy. My nawzajem. Dziękuję. Ej, chłopaki. No. A macie CB w traktorach? No jest, mamy zamontowany. Aha, to dobra. Ale to ja może kiedy indziej, bo mam antenę. Aha, dobra. Spokojnie. Dobra, okej, spoko. Dobra, jeszcze na razie. Jeszcze raz, trzymajcie się. No, cześć. Skakuj. A kurka, mili ci ludzie tutaj. No. Ty, ale fajny ten pęd, taki stary, ale taki, no. No, fajny. No, my sobie jedziemy, widzicie, zgodnie z komputerem 12 na godzinę. Tak, komputronik pokazuje. Tak. No fajnie, ja tu kryję tutaj wszystko. Akurat jesteśmy na takim jednym z równiejszych pól. No, bo już byliśmy na takich niektórych, co... No. No do piątki... Gorąco się robiło. Do pięciu zwalnia. Oczywiście się nieraz zakopaliśmy. Newfoundland był potrzebny. Także no, a tutaj jeszcze nie wszystkie pola zaoraliśmy, jeszcze trochę pól mamy do zaorania. No tak, jeszcze trochę pól jest do zaorania, bo co daliśmy rady, to kupiliśmy na te pieniądze. A też tam dużo wydzierżawiliśmy, bo... Tak, ale też to gospodarstwo, które kupiliśmy, miało ze sobą już swój areał do sprzedania w cenie, tak. Więc to też jest trochę jego, ale też wydzierżawiliśmy dosyć dużo, bo stwierdziliśmy, no jak się już przeprowadziliśmy, jak już tu będziemy mieszkać, to róbmy tutaj to porządnie, a nie tak sobie tylko, pobawmy się w tego rolnika, nie pobawmy się, tylko róbmy no to profesjonalnie i porządnie. No tam w ogóle po ludziom przechodziło, że myślimy skończyć z rolnictwem, no nie no, życie no sobie. To nie. Rozważaliśmy tylko opcję właśnie przeprowadzki, no i postanowiliśmy się przeprowadzić, bo to się chyba opłaciło nam. Wyszliśmy na pewno na plus. No tak, bo ziemia jest lepszej jakości. Tak. A no to troszkę tak. Gorszy teren, ale lepszej jakości dużo. Tak, także... no i budowa gospodarstwa, zabudowa jest taka bardziej na plus. No i bardziej przestronna i kombajn wejdzie fajnie pod garaż, a nie pod taką szczechę, jak my tam mieliśmy było. Że za to by się zawaliło za chwilę i... Nie, no w sumie to już pewnie zwalone, to już... No już tam wszystko jest. Wjechały kopary tam, daliśmy wam jedno ujęcie, jak zaczynali właśnie burzyć. No, to, no tak troszkę przykro się patrzyło, no ale... Ale wiecie ludzie, my się tam... Tam akurat my się nie wychowaliśmy, bo my mieszkaliśmy nie z dziadkami, my mieszkaliśmy troszkę... Nie. Troszkę gdzie indziej i później się przeprowadziliśmy do dziadków, także... Więc dla nas to nie było aż takie, no jakbyśmy no, dla dziadków, mieszkali... No, dziadki tak. To teraz, no oni z nami przeprowadzili się oczywiście. No tak, dla nich to większy szok. No ale... Ale no sami widzieli, że bardzo tego chcemy, że to jest dla nas szansa. Tak. No sami mówili, jesteście młodzi, rozwijajcie się, bo wydaje się, że chcecie się rozwijać i róbcie to, bo jeśli ktoś no, robi to, co kocha, to powinien to robić cały czas. Dokładnie, bo no, nie widzielibyśmy siebie w innej robocie. Nie, jednak ta robota najbardziej do nas pasuje, bo tu nie robi się tylko jednej roboty, powiedzmy papierkowej, czy tylko fizycznej, ale tu wszystko można robić. Tu naprawdę wszystko się robi, bo i mechanika, i praca na roli, i ekonomistą się jest po części. I papierkowości teraz jest dużo. Teraz jest dużo papierkowości. Ale też nie ma tak jak dawniej było, bo ludzie dalej tak i gadają, że to taka najcięższa praca fizyczna. Nie ma już tak dużo tej pracy fizycznej. No tak, no wystarczy popatrzeć na to jak teraz orka. Dawniej orali końmi, orali się 30-60 głośno, huk, zimno ten. A teraz siedzimy w ciągniku klimatyzowanym. Cisza, no akurat teraz się ocieplamy bardziej niż klimatyzujemy. Teraz jeszcze zimno, no ale... No na, patrząc tak na to wszystko, ciągnik praktycznie wszystko na przycisk, więc tak. No naprawdę... Wygodniej niż w samochodzie się, nie jednym samochodzie się tak. Siedzi. Także tutaj ludzie naprawdę może... Nie chcę tutaj ten obrażać rolników czy coś, no bo sami jesteśmy, ale też docencie inne prace, bo... Ja na przykład podziwiam na takiej budowie, tam jest naprawdę fizyczna praca. Tak, tam większość... już jest fizyczna całkiem i tam robisz bardzo monotonnie, można tak, powiedzieć. Tak, i też robienie przy zimnie bardzo, przy deszczu, a rolnik jednak ma czasem tego odpoczynku, tak. No bo tak, no codziennie niby trzeba być do tych krów, ale...
to sobie wiecie, ten rano pójdziemy do krów czy wieczór i ale niekiedy się ma cały dzień wolny, bo są takie tak, dni. No tak, no można to sobie, jak się to dobrze rozplanuje, to naprawdę jest wolny czas, jest dużo wolnego czasu, można to znaleźć. Wiadomo, w sezonie, kiedy powiedzmy jest tą żniwa, no ten czas, no nie ma no, tego. No i wtedy jest ale robota. Ale później, tak, ale później bo wiele osób zima. Jest, pisze tak, że tam robota od tam drugiej nad ranem do 23, ale to jest tydzień w roku może. Tak. A jeśli, później jeszcze teraz, okay. Taki, jeszcze teraz, jak są dobre kombajnie, ten, gdzie te żniwa tylko przebiegają, to nie no. Trwa to długo. Bo nie mówimy, bo siedzi się niekiedy do tych godzin, ale to nie jest dzień w dzień, no. Bo to tak. Tak przez zimę, wczesną wiosną, późną jesienią okropną, już to dużo się odpocznie, bo wieczory są długie, bo w borze się porobi, no i naprawdę nie trzeba więcej nic zrobić. No. Jeśli tak jak mówię, od razu po sezonie, od razu się ogarnie sprzęt, nasmaruje, wyczyści, nie zostawi się tego na ostatnią chwilę, to ma się wolny czas, bo jeśli masz ciągnik przygotowany od razu po pracy, przygotujesz sobie go już na wiosnę, to potem nie masz dużo, możesz potem go przeglądać, ale no tak. Moim zdaniem ciągnik jest już od razu, maszyna jest od razu sprawna, bo była przygotowana przed zimą, przed takim można powiedzieć leżakowaniem. No bo zima to też jest takie no leżakowanie nasze, no po co, no. Co się robi. Też bardziej dba o te krówki i to wszystko, bo się siedzi do południa właśnie, nie tak, że godzinkę pół i siup zrobiony TMR czy coś tam, nie? Tak jak teraz jest, żeby szybko rano ten. Ale się siedzi właśnie, no bo jest czas, jest na to czas, nie tak jak ten, nie goni aż tak. No tak, to prawda. No także nie mówimy, bo to jest bardzo ważna praca, bo to jest zawód dający żywność, ale też docenimy pracę tirów na przykład. Tak, gdyby nie oni, to co z tą naszą żywnością by się działo? No psułaby się, bo ale nie też, miałby kto... Ale też nie tylko żywność, ogólnie cały asortyment. Za te maszyny wszystkie. No. Też ktoś to musiał zaprojektować przecież. Tak. Także no jest dużo. To też nie jest takie, że rolnik jest strasznym fundamentem, bo rolnikowi wiele osób pomaga. Tak. Tylko... No, teraz rolnik bez takich właśnie pomocy, różnej maści, jakiś ekonomista, tak jak mówimy, tak. Kierowca tiru, tira, ciężarówki. Producent maszyn. Nawet. Producent projektar. Maszyn, mleczarnie, no wszystko, no jednak bez tego rolnik by nie miałby potrzeby, no wtedy by wiadomo miał dla siebie, no, ale nie sprzedawałby no tego, nie miałby z tego tak pieniędzy. Dawniej, bo że tylko dla siebie dam kawałek chleba, żeby mieć i tyle, a tak to tak, każdy wspiera siebie nawzajem, nie? Tak. No też nie ma co tak się, bo niektórzy właśnie się tak odnoszą, że gdyby nie rolnik, to by wszyscy wyginęli, nie? No ale gdyby nie inne sektory, to by może nawet i rolnicy wygenialnie, bo by się zamęczyli z pracy fizycznej powoli. No. Także no trzeba tutaj, wiecie, popatrzeć na to. Też z innych perspektyw. Wiadomo, są rzeczy, które trzeba robić ręcznie, fizycznie, bo trzeba, ale jest ich już coraz mniej, naprawdę jest ich bardzo mało. Jeśli ktoś dobrze sobie zaplanuje gospodarstwo, pomoże sobie tą mechanizacją, tą mechanizacją rolnictwa, tak. Naprawdę ma wygodnie. Bo to nawet niekiedy nie chodzi o takie pieniądze aż tak, bo ktoś powie, a no to fajnie, kupić sobie robota udojowego, no to fajnie, ale przecież na to milion. Nie, ale jak będziesz budował oborę, to rozplanuj ją tak, żebyś mógł już jak najszybciej to robić i ewentualnie daj miejsce na tego robota, jakby tak, czasem. Bo nie? To nie jest powiedziane, że musisz oborę od razu mieć robota. Możesz kupić halę udojową, która jest tańsza, ale zaplanuj sobie tak, że jeśli byś zwiększył stado, albo na przykład jeśli byś chciał trochę odpocząć, zwróciłabyś się stanie, chciałbyś kupić robotę, żebyś miał miejsce na tego robota, a nie, że znowu przeróbki, milion przeróbek, takie dostawianie, dobudowywanie, no to... To nie jest dobre. I też jak już pomieszczenia się, bo niektórzy chlewnie jeszcze takie mniejsze robią, to także się tam ciągnikiem nie da wjeżdżać. A co? Co to szkodzi troszkę wyższe? Żeby wszędzie się właśnie dało ciągnikiem tak, wjechać no. I turem właśnie myśleć, coś tam. Trzeba myśleć przyszłościowo, nie tylko tu i teraz, ale też przyszłościowo. Tak. Może niedaleko jakoś w przyszłość, ale w jakimś stopniu przyszłość musi patrzeć się, bo teraz powiedzmy jest ciągnik nam taki potrzebny, ale kto wie, czy za 5-6 lat, gdzie rozwiniemy gospodarstwo jeszcze bardziej, nie będzie potrzebny mocniejszy. No, ale przewidzieliśmy tego nie wiemy, więc ponieważ ciągnik jest podatny na tak. Jakby chip tuning. Tak, bo mogliśmy kupić ciągnik
120 koni, mniejszy na przykład, nawet jakbyśmy klasa, powiedzmy, czy Ariona 400 coś. Tak, no ale to by był max no i... tego silnika i tak. A tutaj jest, był... tu jest minimum tego silnika. Tak. Tego, ten silnik naprawdę na 180 lekko można zrobić. No. Także tak, tutaj... jak będzie nam trzeba mocy, to pan Mareczek, dzwonimy do Marka. Nie, oni tam robią z takimi rzeczami. Nie wiem, jakim cudem później gwarancję uwzględniają, no ale... Nie wiem, no ale... To już mniejsza, ważne, że uz... A żeby ci się później nie wyparli. Nie no, fajnie. Widzicie, pług świetnie kryje oczywiście. Tak. No, ale... Sąsiad tam coś... Majstruje, coś tam patrzy, żeby się fend popsuł. A nie no, może nie, ale chyba już skończył orać, mi się wydaje. No, o, złożył pług i jedzie. E, kurka, no jest. Fajny ten pług ma, no. O nie, patrz co robi. E, kurka, nie mów, że idzie nam pomóc. O kurka wodna, ty no, takiego czego się nie spodziewałem. Ty no, popatrz. Ty jednak tu są życzliwi ludzie, to nie to co u nas. Tak, u nas to by ci jeszcze wziął i zajechał tą orkę. E, kurde. Nasrałby ci naś... O kurde wodna. Orka na dwa to można iść. E, no to... Bardzo miły sąsiad. Kurczę, no. To by się spodziewał. Sąsiad, no my tak nazywamy, on mieszka pewnie, nie wiemy gdzie mieszka. Pewnie też gdzieś daleko mieszka. Bo tu właśnie jest taka wioska, bo tak jak u nas, w przypadku naszej wioski, było tak, że wszyscy tu mieszkali dom na domie, nie? A tutaj, no patrzcie, co jest wokół naszego gospodarstwa, gdzieś tam jakiś domek tam dalej. Ale nie ma tak, że od razu jest. Kurczę, ładna. Nie spodziewałem się tego. Powiem jeszcze. Ja też za nic. No, z GPS-a nie korzystamy na razie. No, na razie nie, bo tutaj to też różne te... Tak, no także troszkę... Na razie mamy wrażenie takiej kasy w błoto, ale... Może kiedyś. Tak. No, ale pan Mareczek oczywiście, no on bez GPS-a by nam nie sprzedał tego ciągnika chyba. No nie byłoby. Żadnego by chyba nie sprzedał bez GPS-a, powiedziałby, musi być GPS i koniec i... Ciekaw jestem, czemu są te paski takie na tym szybie. No, antena jest, czy co to jest? Z tyłu? No, to antena. A to nie, a nie podgrzewana szyba? Z takimi paskami? No, a w samochodach jak jest, jak było? Nie, no w różnych maszynach jest bez takich pasów, chociaż... Wiesz, nie co, wiem, szczerze nie. A może właśnie, że tylko podgrzewanie, bo w niektórych szybach wiem, że na pewno nie ma takich aż pasków, aczkolwiek... Może podgrzewanie, bo w niektórych jest antena, nie? Tak zrobiona. No tak, w niektórych tak. No, to właśnie sami widzicie, sami ludzie nie wiemy. Ej, żeby nam... Oho, uwaga. To ma wario, czy nie ma wario? Chyba wario. Ale to tak samo... Nie ma, ale byczek fajny. Adi też sobie kupił właśnie bezstopniową już stopniówkę. CVT on tam tego sztajerka. Także... To już no Adi też już poszedł teraz z grubo i teraz już też właśnie, rzucił tamtą robotę. Adi poszedł w hodowlę. Tak, on zaczął hodować. Także... Kiedyś na pewno tam. A co to się kiedyś dowiecie, co tak, dokładnie? Odwiedzimy jego gospodarstwo. Może jemu wepchamy kamerę, żeby coś nagrał. No. Ja dojadę do końca i zaczekam na Piotrka i może się pożegnamy. Tak, można się, bo już długi dosyć vlog, a niedługo znowu ja coś wrzucę pewnie jak Bartek przywiezie nawozy, bo też teraz mamy agregat uprawowo-siewny, więc będziemy robić dwie rzeczy naraz, będziemy sobie pewnie nawóz od razu sypać pod korzeń i uprawiać, siać. Tak. Wyjdzie jeszcze u nas dalej na wsi, byliśmy u nas, to Zator latał z tym, z kultywatorem, a 60 siała, no. No zależy jeszcze jak będzie, jak ziemia pokaże po orce, czy będzie trzeba było jeszcze tym agregatem jeździć, czy nie. No tak, bo znaczy na niektórym, tam gdzie ja orałem, tam koło tej rzeki, tam na dole, to tam trzeba było, bo tam taka glina konkretna, to tam... No, to tam właśnie jest trzeba, taka to glina. Ten... Dobra, wysiądźmy i...
No kurde, Piotrek, wiesz co, no... No nie spodziewaliśmy się, za nic w świecie. Zaskoczyłeś nas bardzo pozytywnie. Kurde. O, jak widzę tutaj... Dziękuję. Spory kawałek macie, to wam pomogę, jak już tu przyleciałem. No. I może takie pytanie, tak pomożecie. To tak? No to bez problemu. To masz wario czy nie? Nie, to jest szóstka. Aha, wiem. Tak, tak z ciekawości pytaliśmy, bo zazwyczaj to jest... pindy to już były w wario, nie? W większości, to, ale to jeszcze... Znaczy, mam na oku, wiesz, 900 ale wario właśnie. Wiem. Kanciaty, ale właśnie ma skrzynię wario, ale to tam właśnie nie było, ale zobaczymy, no. To ten wtedy pójdzie do Żyda, co? Pewnie tak, no ogólnie, no to teraz ciężko też... I te inwestycje, wiecie, jak to sami jest, no wy też żeście się pewnie zadłużyli na miliony. No... Może tak... Może nie aż takie miliony, że miliony, no... Ale nie, no... Lekko, że tak powiem, nie jest to duży kredyt, bo udało nam się dostać na rozwój gospodarstwa, wiesz? A no to... dobra, ja tu nie będę mówił, bo pieniądze, bo... No właśnie, może nie mów o pieniądzach, bo tam ludzie później podchwycą. No. Ja mam obory właśnie i od razu poszedłem. Faktem, tam trochę słomy jest, ale to tam tylko, nie? Dobra. No i roboty udojowe dwa mam. A, no to u ciebie już... Gruba gospodara, może kiedy tam przejedziemy się, znajdziemy cię tam na tej mapie, bo na tej wsi, bo to normalnie... To wiecie jak, co, kierujecie się na miasteczko, no. A wiecie, później tam na rzekę, za most, pierwsza droga w lewo i później ciśniecie cały czas i po lewej stronie pierwszy dom, to tam moja siedziba. A obory to też tam widać z daleka, bo nawet, tu duży obiekt. To my będziemy kończyć vloga. No jak widzicie, widzowie, no nie sprzedaliśmy, no sprzedaliśmy gospodarstwo, ale dalej jesteśmy. Także to ja się z wami żegnam, żegna się z wami Piotrek. I ja. Na razie wam. I Łukasz, także trzymajcie się, cześć.